Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jesteśmy po sobotnim treningu w klubie sportowym Paco przy Cezana 72. Jest ze mną Karol Judin. Karol, w środę już rozpoczynasz start w Mistrzostwach Polski Juniorów. Karola Michalczuk, z którą trenowałeś dzisiaj podczas zajęć, powiedziała: łatwiej zdobyć złoto niż je obronić. Co ty na to? No, to prawda, że łatwiej zdobyć niż potem obronić, bo nie wiadomo potem jak wychodzi w dalszych treningach, co nie. Nie da się ukryć, że jesteś jednak faworytem kategorii do 49 kg. Ten złoty medal, który zdobyłeś w ubiegłym roku w Lesznie, no zobowiązuje. No zobaczymy, pojadę to zobaczymy, co będzie. Tak to nie będę nic gadał, bo różnie to bywa, co nie. Jestem pozytywnie nastawiony i no, trzeba wygrywać. To ma lżejsza kategoria, 46-49 kg. W tej wadze zawodnicy zawsze mają problemy ze zmieszczeniem się w limicie. Jak to wygląda na te 4 dni u ciebie? No u mnie jest wszystko w porządku, Zagór. Na dzień dzisiejszy mam wagę i miałem. A ten dzisiejszy trening ze szkoleniowcem, z trenerem Władysławem Maciejewskim, no dosyć ostro jeszcze trenowaliście. No ostro. Cały czas trzeba jeszcze, jutro trzeba jeszcze pobiegać, tak jak trener mi mówił. W poniedziałek jeszcze tam worki szybko się zrobi. We wtorek już będzie luźniej, chyba. Przygotowując się do Mistrzostw Polski, w ubiegłą środę sparowałeś z Damianem Tymoszem, a także z Adrianem Kowalem. Jak oceniasz te walki? Znaczy, no, najlepiej nie było, co nie. To są chłopaki ciężsi ode mnie. Ja, nie wiem, gorszy dzień był. Tak sobie, nie było za rewelacyjnie. Karol, mamy nadzieję, że podczas Mistrzostw Polski w Grudziądzu będzie dobrze, będzie rewelacyjnie, no i że za tydzień, jak będziemy rozmawiać, to wrócisz z Mistrzostw Polski, z Grudziądza, z kolejnym złotym medalem. Tego ci bardzo życzymy. Mam taką nadzieję.